Powiem wam, widzowie, że ja bardzo lubię takie poranki, kiedy jest cisza i spokój. Słuchajcie, są jeszcze zasłonięte tutaj zasłony, a ja mogę sobie wypić kawkę w spokoju. Pięcioraczki jeszcze są u góry. O nie, słyszę już, że otwierają się drzwi. Koniec spokoju. No niestety tak to jest, jak się ma piątkę dzieci i jeszcze szóstego dzieciaczka małego, czyli Kubusia właśnie, więc mam sześcioraczki, można powiedzieć, jako dzieciaki. Idę zobaczyć. No wiedziałam, że one już nie śpią, przecież to byłoby zbyt piękne, gdyby one spały o 8 godzinie w wakacje. No przecież, no jak to by inaczej było, gdyby one nie spały? Oczywiście, że muszą nie spać, no. Cześć mamo, cześć, cześć dziewczynki, co tam u was? Wszystko w porządku? Kubuś jest nawet, widzowie, zostawcie łapeczkę w górę dla Kubusia, który jest razem ze mną. Jest z nami na odcinku. Hejka, cześć, cześć dziewczynki, cześć wam. Jak się spało? Cześć wam, jak się spało? Jestem mega ciekawa, opowiadajcie, jakie mieliście sny i co wam się tam... O, zobaczcie, Kubuś coś pisze, hashtagi tutaj nawet się stawiają. O nie, dobra, weź sobie tutaj usiądź, Kubusiu. Wszystko dobrze? No to fantastycznie, cieszę się. Wow, ale wy jesteście zgodne, naprawdę tak się cieszę, że właśnie dzisiaj macie taki fajny dzień, bo tak sobie dzisiaj zaplanowałam, że dzisiaj będziemy sobie fajnie spędzać ten czas i cieszę się, że się tak zgadzacie. Co na śniadanie? Na śniadanie podamy może... No nie wiem, wiecie co, może co ja bym mogła podać, jakąś kanapeczkę albo coś, wyciągnę od razu tutaj, zobaczcie, mamy tutaj kanapkę z masłem orzechowym i banankiem, czyli w sumie takie, jakie lubią. Okej, już daję wam jedzenie, bardzo proszę, proszę bardzo, tutaj dla ciebie, o, wzięła, jasne, dobrze, daję kolejny. Krysia, proszę bardzo, tutaj mam dla ciebie kanapeczkę, wszystkim rozdaję, tak, wzięłaś, wzięłaś, okej, wszyscy po kolei, pyszne. No to cieszę się, że wam smakuje. Bardzo się cieszę. Da, tutaj macie, okej. Tu jeszcze ten, dobra, czekajcie. Tu Kubusiu, ej, Kubuś! Ja ci jeszcze nie dałam! Masz tutaj, jedz ładnie. Widzę, że dzieci się tutaj ładnie najadły. Ja mam niestety jeszcze coś do zrobienia, więc może idźcie sobie jeszcze pograć tam na komputerze. Pozwalam wam, są wakacje, idźcie sobie. A ja w tym czasie załatwię sobie to, co muszę, dobra? To sobie idźcie, weźcie Kubusia, oczywiście idźcie do góry. A ja jeszcze muszę tutaj popracować coś... Ej, co to w ogóle... Jeju, chyba samolot leciał normalnie, dobra. Idę sobie tutaj usiąść, muszę jeszcze popracować, coś tutaj poklikać, zobaczyć. No praca niestety, nawet we wakacje, widzowie, ja niestety nie mam wakacji, muszę normalnie pracować, nagrywać dla was filmiki i tak dalej. Także kto jest ze mną na tym kanale, niech zostawi subika, żeby nie ominąć żadnego filmu oczywiście. Wbijam na tym kanale teraz 500 000, zobaczcie, tak wbijam, tak klikajcie subiki, jak ja tutaj klikam w klawiaturę. Dawajcie, klikajcie subiki, wbijam 500 000. Ej, słuchajcie, jeszcze wam powiem, że mam takie super czadowe bluzeczki w moim sklepie, właśnie na grupie w Robloxie. Pierwsza linijka w opisie teraz wam się wyświetla na ekranie. Moja grupa nazywa się Team Patix i tam to są takie właśnie fajne koszuleczki, topy, białe, pomarańczowe, niebieskie, fioletowe, różne kolory, także serdecznie was zapraszam. Okej, coś tam już sobie zrobiłam, z wami pogadałam, widzowie, czyli robota odhaczona. W ogóle nie wiem, czemu tutaj się tak często to zasłania. Mamy tutaj jakiś problem z tym systemem. Idę zobaczyć, co tutaj dziewczynki robią. Hejko, dziewczyny, ej, co? Co wy tutaj? Ej, co? Co wy tutaj robicie? Halo, co się tutaj dzieje? Co tutaj jest za kłótnia? Co się tu dzieje? Co tu się dzieje, się pytam. Miałyście sobie pograć, tylko przez chwilę potrzebowałam zaledwie godzinki, żeby coś dokończyć. Miałyście pograć. O co chodzi? Nikola gra tu chyba godzinę? Okropna jesteś. Ej, mamo, Nikola mnie biła? Co? Przecież nie było mi to... Tylko godziny, ja nie mogę, widzowie, ja nie mogę spuszczać z nich oczu, bo cały czas coś się dzieje. To one mnie biły? Ona grała więcej od nas? O nianiam, ziablała. Oj, słodziak, Kubuś. O nianiam, ziablała. Tobie też zabrała? Nikola mnie bije i bardzo długo gra. Co tu się dzieje? Spokój! Nie macie się kłócić. Spokój. Są wakacje i nie macie się kłócić. Na pewno tak nie było. Nikola, proszę nie bić tutaj swoich sióstr, a siostry niech nie biją Nikoli. Czy to jest jasne? Mam taką nadzieję. Nieprawda, ona nie fajna jest. Wszystkie siostry są fajne, trzeba się zgadzać. Małpa? Co? Proszę się nie wyzywać, dziewczyny. Proszę o szacunek. Jesteście rodzeństwem. Dobra, wiecie co? Muszę was rozdzielić. Zaraz się na was wkurzę. Naprawdę. Ojeju, Kubusiu, nie płacz. Nie płacz, Kubusiu. Dobra, jest za duży krzyk. Dziewczynki, słuchajcie, uspokójcie się. Wszystko jest na pewno pod kontrolą. Każda pogra. Niefajna jesteś, hehe. Ej, dobrze, dobrze. Wystarczy tych kłótni. Zasłużyła sobie. Nie, nie, nie.
Spokojnie, dobrze? Spokojnie, nie kłócimy się już. Pojedziemy sobie na lody. O, na przykład jedźmy sobie na lody, jedźmy sobie do kawiarni, spędzimy jakiś czas. Dobra, trzeba rozluźnić atmosferę, bo widzę, że jest jakaś spięta. Chodźcie, dziewczynki. Nikola, Zuzia, Oliwka, chodźcie, Nela, chodźcie wszyscy, tak? Chodźcie, Kubuś też idzie. Kubusiu, nie płacz, już wszystko dobrze będzie. Rozluźnimy atmosferę, słuchajcie, jest super pogoda, jest upał, będzie fajnie. Naprawdę mega fajnie. Jak bez Nikoli? Ale proszę, Nela, żebyś tak nie mówiła. Wszystkie siostry są ważne i wszystkie siostry jadą. Zobaczcie, co zrobiłyście. Nikola teraz płacze. To wszystko przez was, no. Nie róbcie tak. Nikola, dobrze, nie płacz już. Nikola teraz płacze. Dlaczego tak mówicie do niej? Nikola może, ale na pieszo. Ale wy jesteście niemiłe, wiecie co? Nie podoba mi się to. No dobrze, może Nikola zrobiła coś tam źle. Może się nie dogadałyście z tym komputerem. Nie wiem, z Nintendo, co wy tam grałyście. Proszę tak nie... Ona jest głupia. Hello, mamo, obudź się, co? Nie no, wystarczy tego. Starczy tego. Nie macie tak mówić. Bo naprawdę się na was zaraz wkurzę i nigdzie nie pojedziemy. Nie macie się mi tutaj znęcać nad jedną, biedną Nikolką. Okej, dobrze, może popełniła jakiś tam błąd. Ale spokojnie, dogadacie się. Proszę się dogadać. Mamo, one mnie nie lubią? No, chyba cię nie lubią. Proszę się dogadać, dobrze? Jedziemy na lody teraz. Ja nie chcę słyszeć żadnych kłótni, bo nie będzie lodów. Jak będziecie się kłócić, nie będzie lodów. Prosta sprawa, jak będziecie się kłócić, to nie będzie lodów. Spokój. A czemu nas pięcioraczki nie weźmiesz? My jesteśmy przyposzkodowane, bo ona sobie gra godzinę, a miała 15 minut i na nas nie zwraca uwagi. No to dobra, Nela. Okej, uspokój się, Nela. Masz rację, mogłam ciebie też wziąć, ale po prostu Nikola płakała. Już wystarczy tego, dobrze? Patrzcie, jak Kubuś chodzi. Kubuś, nasz słodziak. Ona nie zasługuje na loda. Ja będę o tym decydować. No nie wytrzymuję. No widzowie, widzicie, jak to jest, jak gdy się ma po prostu małe bejbusie, no to ciężko jest jak okiełznać po prostu. Nie mam siły. One się kłócą. Tutaj się... Co się stało? Jak mnie wywaliło, widzieliście to? Czy wszyscy są, Kubuś, z przodu? Dobra, wsiadajcie, dziewczynki. Ej, w ogóle, halo, proszę wsiadać. Czy jesteście dziewczynki? Czemu tutaj ktoś nie może wsiąść? Kto to w ogóle jest? Wsiadać, proszę, czekajcie, jeszcze raz zamknę. I jeszcze raz wsiadajcie, dobra? Bo coś się tutaj stało nie tak z autem, więc jeszcze raz proszę, żebyście wsiadły do autka. Czy wszystkie siedzą? Kubuś jest, dobra. Zadajcie, okej, okay. I jeszcze jedna. Przestańcie, no, zobaczcie, co robicie. Już wystarczy, nie podoba mi się to, że właśnie tak się trochę dręczycie i znęcacie nad jedną biedną, no. Już wystarczy. Dobra, jedziemy teraz sobie, teraz ma być spokój. W aucie proszę mi nie wrzeszczeć. Nikola ma... Nikola Fasola? Boże, jeszcze ze mną się... No nie. Proszę o ciszę w aucie. Proszę się uspokoić. Aucie. No bo to jest niesprawiedliwe. 4 na 1. No 4 siostry na jedną siostrzyczkę. Jeszcze Kubuś tutaj widzę, że Kubuś po prostu zachowania swoich sióstr tutaj obserwuje i naśladuje. Bardzo źle. Ale to Fasola ta Nikola. Ola stodoła. Wy się też tak kłócicie ze swoim rodzeństwem? Ona mnie nazwała stodoła. Mamo, przestańcie. Jak tam Fasola? Nie, no po prostu nie wierzę w to. Jak się można tak zwracać, wiecie co? Zaraz się wkurzę i nikomu nic nie kupię. Naprawdę, jeśli w tym momencie nie przestaniecie, to będzie kara. Naprawdę będzie kara i ja chcę rozluźnić atmosferę, chcę z wami spędzić czas. Spokój ma być! Spokój, dziewczyny, bo... Zobaczycie, zaraz wam pogrożę tu. Nie wiem, czy mam im pogrozić właściwie. Ja tu nic nie mam. Będzie kara i koniec, kropka. Pójdziecie do szkoły, o! Pójdziecie do szkoły, do strasznej nauczycielki, na dodatkowe zajęcia z matmy. Kto nie będzie słuchał, pójdzie na dodatkowe lekcje z matmy we wakacje. No. Co tu się dzieje? Co się stało? Co się stało, Nikola? Dlaczego płaczesz? Co się stało? Co się stało? Dlaczego płaczesz? Dlaczego płaczesz znowu? No już nie przesadzaj, już po prostu nie bierz tak do siebie tych słów. To są siostry, wybaczycie jej. Ja nie lubię matmy. Kubusiek słodziak najlepszy, Kubusiek mój. Dobra, wystarczy. Proszę się tutaj nie mazać, ja muszę wziąć Kubusia mojego brzdąca, bo zaraz go tutaj podeptają. Zobaczcie, biorę tutaj Kubusia, idziemy. Chodźcie, wybierzcie sobie teraz jakieś donuty, kawkę, co chcecie, możecie sobie wziąć kawkę, w sensie jakiś tam shake czy coś, ale no dobra, nie skaczcie, okej? Okay? Nie skaczcie, bo dziewczyny mi dokuczają, no widzę właśnie, no nie dokuczajcie. Matma jest lepsza niż słuchać Nikoli płacz.
Nie, no po prostu. Co za pomysły! Jakie one są wredne, pięcioraczki! Naprawdę to mi się w głowie aż nie mieści. Chodźcie, usiądziemy sobie tutaj. Możemy sobie usiąść, chodźcie dziewczynki. Chodź Kubusiu, też może się gdzieś zmieścisz. O, jest Kubuś, siedzi. Nikola poszła sama usiąść, biedna. Siedź na ziemi, Niki. O, Kubuś! Kubuś, nie ucz się takich brzydkich słów od sióstr. Kubuś, nie wolno się tak naprawdę uczyć. Nie wolno powtarzać. Właśnie, nie zasługuj... Nie, no to już jest przesada. Przestańcie, chodź tu, Nikolka, chodź tutaj. Poszła tam się schować, jaka smutna. No widzowie, co ja mam zrobić, żeby pogodzić się? Dlaczego one się pokłóciły? Przecież komputer to jest tylko rzecz. Dlaczego się od razu tak wszyscy kłócą? Wiecie co? Kubuś, ucz się, ucz. Co ja... Ale Anę jej tu nie chce. Patrzcie, jak Kubuś pisze. Nikola jest bled. Dobra, przestańcie. Stop. Wystarczy. Nie wolno tak. Nie wolno tak się znęcać. Bo to już jest znęcanie. Wystarczy tych brzydkich słów. Nie wolno tak. Nie pozwalam wam. Każdy popełnia błędy. Wracamy stąd natychmiast. Chodźcie. Nikola popełnia błędy. No patrzcie, jakie one są. O, ja już wiem. One są takie wredne. Nie wiem po kim, chyba po ojcu, bo nie po mnie, naprawdę. Dobra, wiecie co? Mamo, ja chcę iść stąd. Dobrze, już idziemy. Proszę bardzo, ja już cię tutaj zostawiam. Wsiadaj sobie. Wsiadajcie. O nie! Kubusia, miejsce zajęte. Kubuś, wsiadaj. Ojej, Kubuś, gdzie jesteś? Dobra, Kubuś z tyłu. Raz, dwa, trzy, dobra, wszyscy są. Jedziemy. Zjadłam bobra. Nikola Fasola, zjadłam bobra? Nie wiem w ogóle, co wy piszecie. Naprawdę. Chodźcie, idziemy sobie tutaj potańczyć. Mamy tutaj też fajny taki klub, słuchajcie, we wakacje zostało otwarte i są różne zajęcia dla dziewczynek. Możecie na przykład sobie tutaj posiedzieć czy coś, potańczyć, będzie fajnie, chodźcie. Są takie właśnie półkolonie. Już przestańcie, może muzyka trochę wpłynie na to, że będą się lepiej bawić, wiecie, trochę zapomną. A tutaj są takie półkolonie wakacyjne organizowane przez szkołę, więc powinno być całkiem fajnie, zobaczcie! Wow! Normalnie DJ tu jest! Można tańczyć! Ekstra! A gdzie jest Nikola? Nikola, nie płacz! Chodź się bawić, Nikola! Chodź, Nikola, się bawić! Dobrze, poprosimy jakąś kolę czy coś. Tu widzę, że są jakieś kole. O, macie kole, proszę bardzo. Proszę bardzo. Macie, dziewczyny. Możecie się pobawić. Możecie sobie popić kole. Idźcie razem. Tak, chodźcie. Boże, ona musi ryczeć. Przestańcie już! Jesteśmy teraz... Można powiedzieć, na dyskotece, gdzie można potańczyć, a wy cały czas... widzowie, co ja mam zrobić? Dajcie mi jakąś złotą radę. Tańczcie, tańczcie, jak mama, ja wam pokażę, jak się tańczy. Patrzcie, o, tak się tańczy. O, widzicie? Tak się tańczy. No, patrz, Nikolka, na mnie. I zobacz, jak się tańczy. Przestań... Ale one jej dokuczają. Widzowie, jestem mega zdenerwowana. One po prostu dokuczają się... Co ty robisz? Co ty robisz z tą... Kolą. Nie wylewaj coli na nią! Nie wylewaj... Nie! O! Mam kolę od mamy. Wyleję ją na Nikolę. Nie masz wylewać na nią coli! Oszalałeś! Oszalałaś! No ty jesteś... Nikola poszła do góry oblana przez kolę, no! Nikola! Nikola, dobrze, nie skaczcie, już wystarczy, dobra, wracamy do domu. Wystarczy tego, dziewczyny, przesadzacie, tak nie można postępować, idziemy. Chodź, Kubusiu, idziemy. Chodź, Kubuś. Chodźcie, dziewczynki. Przesadzacie, przesadziłyście, naprawdę. Naprawdę przesadzacie i uczycie tego Kubusia. Wstyd mi za was, naprawdę wstyd mi za was. Chodź tu, Kubusiu. Nie, to ciebie nie chcę, bo ty jesteś brzydka dzisiaj. Chodź tu, Kubusiu. Kubusiu, nie możesz naśladować sióstr. One bardzo brzydko mówią. Aniam, ziamnia. O, nie rozumiem. Chodźmy. Chodźcie, dziewczyny. Jestem zbulwersowana tym, jak się zachowujecie. Naprawdę. Wracajmy do domu na ten. Mam nadzieję, że jak pójdą spać, to już jutro o tym wszystkim zapomną i będzie normalny dzień. Siadajcie, dziewczyny, i jedziemy. Siedzicie, dziewczynki, jesteście? Krysia. Możesz wciąć, Krysia, jest. Dobra, wszyscy są, wracamy. I proszę teraz o ciszę. Jest godzina 21, już chcę ciszę, tak? Godzina 22 już zaraz. Ja chcę już spokój. Kubuś! Zobacz, co Kubuś pisze. Haha, Niki, malusek, płacę. No, Kubuś już wszystko naśladuje. No to nie jest dobrze, tak nie powinno być. Ja nic nie robię.
To wy mi dokuczacie i mówicie, że mnie nie lubicie. Naprawdę, pięcioraczki normalnie aż dręczą siostrę. A wiecie, kiedy tak było? Kiedyś też tak było, że Krysia nie była za bardzo lubiana przez siostry i potem też było tak, że Krysia w ogóle siostrom też robiła psikusy. Naprawdę, Krysia nie była lubianą siostrą, a teraz normalnie się zgrywają. No czasami w rodzeństwie tak są, że są kłótnie, no ale nie można przesadzać, widzowie, nie można używać takich słów. I kiedy ktoś się tak do was zwraca, to pamiętajcie, że nie powinien. Nie bierzcie sobie tych słów do siebie. Rozmawiajcie z kimś. Ale no to, co się teraz dzieje tutaj, pięcioraczki to, co robią, no to jest wielka przesada. I ja muszę ten konflikt tutaj rozstrzygnąć. Muszę ich pogodzić. Mam nadzieję, że jak pójdą spać, to już będzie dobrze. Przecież jesteśmy pięcioraczkami. No właśnie, dokładnie, Nikola, dobrze mówisz. Popełniła jakiś błąd, bo się tam kłóciło czas grania, ale to nie jest ważne. To jest dalej komputer, to nie jest ważne. Co ty tutaj piszesz? Nikola, jedyna kłamca. Co tutaj napisałaś? I się nie słucham, ja 15 minut. Okłamałaś nas, my się prosiłyśmy, a ona godzinę nas ignorowała. Dobrze, ale to wciąż nie jest powód. Komputer to jest rzecz, a wy dzieci macie uczucia, macie coś więcej. Komputer nie ma uczuć. Nie ma uczuć. Fasola nestes. No ale ona to dopiero ma uczucia. Nikola, sio. Widzowie. Nie wiem, co mam zrobić. Muszę sobie to jakoś ułożyć w głowie, jakoś sobie z tą sytuacją poradzić, ponieważ jestem mamą i konflikty się zdarzają. Komputer też ma uczucia. Pięcioraczki, jak coś powiedzą. No nic, muszę postarać się teraz jakoś ich pogodzić, żeby już wszystko było dobrze. Teraz rozkazuję wam, żebyście poszły spać, a ja muszę zobaczyć, jak to będzie. Najwyżej Nikola będzie spała ze mną. Nikola ma zniknąć. No zwariowałaś chyba. Nie, nie będzie takich słów w moim domu. Nie będzie takich słów w moim domu, nie. Nie będzie takich słów. Proszę, proszę mi się iść położyć, bo jestem teraz wkurzona. Wkurzona jestem. Idźcie mi stąd się położyć spać. Ale już. Idźcie mi się stąd położyć spać. Szukam tutaj czegoś, żeby przegonić je, ale no nie widzę, żeby coś było, żeby je przegonić. Idźcie mi stąd, już.